kontynuujemy naszą podróż z klimatem i z pasją. Przenosimy się na Dolny Śląsk. Odwiedzamy rodzinne gospodarstwo Joanny i Michała Staraków we wsi Olszany, którego początki sięgają 1945 roku. Trzecie pokolenie gospodarzy postawiło na uprawę dyni. U Staraków niemal przez cały rok świat kręci się wokół dyni. Jest tu naprawdę energetycznie. Można dostać pomarańczowego zawrotu głowy. I z pewnością tak się dzieje w przypadku gości, którzy przyjeżdżają do stworzonej tutaj zagrody edukacyjnej, należącej do ogólnopolskiej sieci zagród edukacyjnych. Najpierw jest okazja do poznania ciekawostek związanych z warzywem, które pochodzi z Ameryki Środkowej, gdzie było już uprawiane ponad 10 tysięcy lat temu. Dawniej w Polsce dynia często królowała na polach, by potem zostać nieco zapomniana. Teraz przeżywa jednak swój renesans. Podczas warsztatów można poznać nie tylko takie ciekawostki, ale także posmakować różnych odmian dyni, pestek z dyni, a także oleju z pestek dyni. Panie Michale, to było kiedyś gospodarstwo rolne prowadzone przez pana rodziców. Historia tego gospodarstwa jest od końca wojny, czyli w 1945 roku moi dziadkowie przyjechali ze wschodu, spod Lwowa, z Gródka Jagiellońskiego. Osiedlili się tutaj, zaczęli gospodarzyć na nowo, bo tam też było gospodarstwo. Po dziadkach przejęli gospodarstwo moi rodzice. W 2000 roku ja przejąłem to gospodarstwo. Miałem zupełnie trochę inną wizję. Chciałem wprowadzić do tego gospodarstwa warzywa, co jak widać skutecznie mi się udało. Zacząłem od ogórków i od dyni. Dynie zostały do dziś. Skąd pomysł właśnie na te dynie? Skąd pomysł? Gdzieś na polu kiedyś zobaczyłem właśnie całe pole takie pomarańczowe, dyniowe. Byłem w Niemczech, przejeżdżałem i tak mnie to zainspirowało. Tego się zaczęło. Jak to się stało, że powstała tutaj zagroda edukacyjna? Najpierw powstał sklepik dyniowy. Do sklepiku dyniowego przyjeżdżało i przyjeżdża bardzo dużo klientów i oni wręcz zaczęli pytać, czy możemy tutaj przyjechać z dziećmi. I wtedy zaświtało nam w głowie, a może byśmy naszą działalność rozszerzyli i się okazuje, że jest to strzał w dziesiątkę. Można powiedzieć, że dynia teraz podbiła serca Polaków. Polacy na nowo odkryli tą dynię. Tak, stała się modna. Po przyjeździe do zagrody państwa Staraków można również spojrzeć na dynię już zupełnie inaczej, bo ta przecież niejedno ma imię. I to nie tylko dlatego, że jest też nazywana malonem, banią lub korbolem. Warto włączyć dynię do swojego jadłospisu, bo jest to warzywo uniwersalne, które sprawdzi się w wielu potrawach, a przy okazji dostarczy mnóstwo witamin i minerałów. Cenny produkt jest przez gospodarzy wykorzystywany kulinarnie na różne sposoby. Przybywający tu goście mają okazję przekonać się o tym w praktyce. Chętnie biorą udział we wspólnym gotowaniu. Najpierw coś na słodko. Bułeczki z domieszką dyni i czekoladę. Najpierw trzeba zadbać o ciasto, a jeszcze wcześniej o przygotowanie stanowiska pracy. Potem przyszedł czas na pracowite ugniatanie i tworzenie słodkich rarytasów. Jak widać, w szale twórczym nie było żadnych ograniczeń, nie zabrakło dużej dawki śmiechu. Na tym jednak nie koniec kulinarnych doznań warsztatowiczów. Turyści przystąpili do robienia pizzy z dyniowymi dodatkami. Wyrobienie ciasta wymagało nieco wysiłku, w tym także, by pohamować się od takich psot. Radosna, twórcza atmosfera sprzyja dobremu smakowi w kuchni. Przyszedł czas na komponowanie składników i gotowe. Wyjątkowe pizze trafiają do pieca. Pani Asiu, pani życie wypełniły dynie. Tak, dokładnie. Dynie są wszędzie i w kuchni, i na polach. Cały czas mamy dynie. W tym dyniowa kuchnia, dyniowe warsztaty. Jakie zajęcia, atrakcje państwo macie tutaj dla gości, dla turystów? Tak, prowadzimy zajęcia, należymy do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Przyjeżdżają do nas szkoły, przedszkola. Również mamy naszych wielbicieli na obiadach dyniowych, na kolacjach dyniowych. Także czas leci wokół dyni. Sielskie klimaty. Sielskie klimaty. Czyli dynia pod każdą postacią u państwa.
Dokładnie, jedyny warunek jest taki, że każdy musi mieć pusty brzuszek przyjeżdżając do nas. To myślę, że można spełnić bez problemu. Produkują Państwo także produkty z dynią w roli głównej bądź z dynią jako dodatkiem. Jakie to są produkty? Oj, bardzo dużo jest tych produktów, cały czas wymyślamy nowe. Mamy keczupy dyniowe, mamy paprykarze dyniowe, jest dynia z warzywami, są konfitury dyniowe, drzemy dyniowe, karmel dyniowy, nasze ostatnie odkrycie. Są różnego rodzaju dipy, ajwary. Oczekiwanie na własnoręcznie wykonane dzieła turystom umila nauka dojenia krowy. Od teorii szybko przechodzi się tu do praktyki, więc wszyscy ochoczo przystąpili do dzieła. Udało się. Sukces osiągnięty, czas na nagrodę. Wspólna biesiada z dyniowymi smakami w roli głównej upływa w energetycznej atmosferze. Inaczej być przecież nie może.